powód, dlaczego Złoty Kaskot tego roku stał się jednocześnie memoriałem Jerzego Szczakiela, jest tylko jeden. Nie możemy zapomnieć o takim człowieku, takim zawodniku, jakim był pan Jerzy Szczakiel, wielokrotny reprezentant Polski, mistrz świata. Złożyłem wniosek na prezydium zarządu głównego o nazwanie Złotego Kasku jednocześnie memoriałem Jerzego Szczakiela, co spotkało się z pełną aprobatą moich kolegów z prezydium zarządu Polskiego Związku Motorowego. Przy okazji chciałbym podziękować żonie pana Jurka oraz rodzinie za zaangażowanie w temat, za zgodę na nazwanie Złotego Kasku imieniem pana Jerzego Szczakiela. W tym roku ta impreza odbędzie się w Zielonej Górze, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby w przyszłym roku odbyła ona się w Opolu. Oczywiście to jest konieczność rozmów z klubem, konieczność rozmów myślę, że z miastem, ale wierzę, że takie szanse, takie imprezy są bardzo duże, aby ona zorganizowana była właśnie w mieście rodzinnym naszego mistrza świata. Bardzo się cieszę, że Główna Komisja Sportu Żużlowego doceniła Jurka Szczakiela, wybitnego żużlowca z Opola, mistrza świata. Mamy wielu fantastycznych żużlowców w Polsce, a jednak to Jurek Szczakiel będzie, jego imieniem będzie nazwana najważniejsza nagroda w Polsce, Złoty Kask. Mam nadzieję również, że zawody o ten Złoty Kask będą w Opolu, na to bardzo liczę. Jesteśmy gotowi współorganizować z Główną Komisją Sportu Żużlowego takie zawody. Kto wie, może w przyszłym roku. Byłoby to miłe i na pewno nasi kibice byliby dumni z tego, że najlepsi żużlowcy w Polsce jeżdżą w Opolu.